Dobra, oglądamy od nowa, koniec tego pieprzenia. Prawdziwy Lombard, odcinek 150, kolekcjoner. Cisza już. Dobry. Siema. Skup się. To pan mówi, że ten nie przejdzie. No, nie bierzemy. Nie bierzemy aktualnie takich poczaskanych telefonów. Chinoli nie biorą. Bo mamy mnóstwo, nie? A jak jest. Bo teraz można mówić na telefon Chinol? Takie pytanko. Zobaczyłem, w tym jednym jest. Jak jest Chin. Nie? No to tak samo, tak samo. Bo my takich telefonów mam no bardzo dużo, nie? A co to jest za telefon? Kupujemy po nawet 10 sztuk dziennie kupujemy. Aha. No, także to a jest... ten jest chyba ok, nie? Ten powinien przejść. No masz. Ukradziony. Aha. No, tu technicznie jest sprawny, tak najbardziej. Sam jest, też nie. Wyczyszczony jest. Mhm. A41. I to na sprzedaż by miało być, tak? Mhm. A ile byś chciał za niego? No tak patrzyłem, że nowy to 300, nie? 300 nowy. No on, a to jest z tego roku telefon? Za niego. 150? 150? A 200 poszłoby? No ciężko, co ty gadasz, babok, naprawdę? Ja muszę jeszcze coś zrobić. Jakieś rzadki na 200. Chyba. Mhm. Sprzedaż za 250 to 175. Siądzie? To 170, o. Dobra, to 170. Nie, Xamil. Jeśli działa wszystko, oczywiście. No, ej, zobacz sobie. Po co on to sprzeda? Po co on te kupuje za 170? Za ile on sprzeda telefon, który jest warty nowy 300? Czy za 250 tego nie sprzeda chyba? Chyba, że ktoś serio będzie 50? Nie, no ale to... Kurde, jak to działa ten biznes? Już mi się naprawdę w głowie pieprzy. Dzięki Cyrilek za 14 lat, witam. Był gość, co grał Fifty. No pamiętam tego, czekaj. 31, no porypane no, to pokaż mi jeszcze tego jednego tam z tym takim pęknięciem. Jak go ale włączę, jak bez powodu? Bo tamten już mocno, nie? Łukasz. No to jest bite, no, ale działa normalnie, no ale jak pęknięty. A, to jest tu i tu. Tu i tu. Mhm. A jak takie przynoszą tak, to popękane, to za ile? No tak myślę, właśnie chcą go włączyć, jak to wygląda, czy gdzieś, bo czasami też się... Ale ile to jest warte, co on teraz ma? Jakieś symboliczne kwoty to są zazwyczaj. Lepsza symboliczna niż w ogóle. No tak. No właśnie, tu już widać od spodu. Wie ktoś, co to za telefon? Ten? Że się coś wydarzyło. Tutaj o. No, no. Widzisz? Po rusku było, nie wspieram. Ja sobie zobacz. No widzę, tu widzę. To jest jakaś Łada. To tak... Jakbyś już chciał go sprzedać, to czekaj, tu 170, 250 za 2. Ale... Dziadek, zaraz to nie wytrzymam, przecież oni mogą nawet 10 zł zarobić na odsprzedaży, bo no tak, z YouTube'a jest to prawda, tylko no chyba, że rzeczywiście oni już tak patrzą mocno przez tego YouTube'a, że mogą mi zarobić malutko, bo i tak z YouTube'a będzie dużo. No jest taka prawda, ale czy tak jest? Czy oni normalnie prowadzą biznes i przy okazji YouTube'a? Jak to działa? 250 za te dwa mógłbym zrobić, bo to też jest 4 giga RAM, nie? On ma. Będzie miał. A 12 to jest jakieś... To jest... Tam jest 41, no to A12 jest. No A12. Ten A12. No to ja to... A12 to sam? 250 za dwa mógłbym chcesz? Zrobić. Jak chcesz. Dobra. Robimy? No. Tutaj też sobie szybko przejdę. Dowód masz? A muszę mieć dowód? Przecież ja nie zostawiam, czego sprzedaję. Mówisz. A ze mną obywatela może być? Też może być, no. No i mówisz, wszystko działa, tak? Nie, jak, Bemik? To jest jakiś baby Lombard? Ja myślałem, że Lombard jest tego kolegi, jego. Tego drugiego w okularach. A, to inaczej, jest okej. Powinno działać. Nie wiadomo. Nie, no działa. Co masz? Te dane? Czyli oni muszą normalnie pracować, rzeczywiście, no bo to nie idzie dla nich ten zysk. Oni po prostu mają na godzinę, tak? Przy okazji YouTube'a robią. Tak to wygląda w takim razie. No rozumiem, Łukaszu. No porypane to jest. Ja sobie już to wpiszę od razu. Co w tym życiu się może wydarzyć 66? Losowego. 520 dobiegnie. A dobiegnie. Dobiegnie mnie nie ma, no bardzo chyba, nie? Nie, no. Kiedyś był. Chyba, że zrobimy tak. Jak jest 200, 300. No i ty chyba jest i. Nie, w ogóle. Nie, to nie. Tam było coś w opisie. Nie, nie ma.
za mocno poczaskany. No dobra. To już widać aż nawet pewnie w dotyku, nie? Że... No trochę. No. Tego nie ma napisane, czy to nie ich, chyba że w KRS-ie będą ich nazwiska. A schodzą w ogóle? No tak. Zależy, nie? Więcej kupujemy niż sprzedajemy ich. O, aha, tak ci powiem. To mamy A41. Targu jest jeszcze dzika. Znaczy tak, to jest franczyza ten Lombard, bo on znany w całej Polsce jest, ale ta sieć, tylko chodzi mi o to, czy jest ich franczyza, czy podobne jakieś baby, nie wiadomo, czy właścicielka jest, a oni u niej pracują. Różne domysły są. Dziczki są za darmo, możesz się poczęstować. Tak, pewnie, że tak. Na dole są energole, u góry no tak, są Defrot, no. Bez kofeiny. Jak jesteś pełnoletni, to możesz sobie wziąć energię. Nie wiem, Rukasz, ale mogło coś tam być niby. Wszystko. Kto to wie? On jest w ogóle wyczyszczony ze wszystkiego, nie? Znaczy, no przeszedłem już te ustawienia. No, no to... czy IRL tam pojadę? No z Black Blue gadałem, gadał, żeby pojechał. Ale to jest kawał drogi, bo to jest przy granicy z Niemcami. Daleko. Więc... ja mieszkam w Łodzi, w centrum, no to to jest z 300 km, nie? Wyjechać w dupę, a tam zamknięte. Ładuję. Aparat. No, chyba takie robi po prostu brzydkie zdjęcia. Pomyślałem, nie. Wica po drodze. Czy mi się wydaje, czy to taką za mgłą jest? Czy mi się wydaje? Nie wiem. A tak nie? Ja... Dobrze jest? Ja bym chętnie popytał tam, ja bym chętnie się spotkał z tymi właścicielami, znaczy z tymi, co prowadzą kanał i popytał o tych niektórych, typu Dalton, ten od mieszkań, ten Gargamel, ten stary, o tego Goofiego, czy serio coś bierze, czy oni mają domysły, albo wiedzą coś więcej, bo ciekawi mnie to ogólnie, no, ale w dupę, ty taki kawał drogi, to luj. Nieważne, no, takie robi. I to był A12? Xabil, no raczej losowo tylko, wiesz, jak wpadniemy na siebie. Siemka. Dobra. Udini, no to tak samo. Ale mamy. Do lutowej, jakbyś pojechał z nim? Właśnie, ale mnie denerwujesz. O, to ten, dawno go nie było. O, jeszcze ten. Lenistwo. Ty, nie jest spocony. Daszka. Ojojojojoj. Goofy. Co tam ciekawego? OSTR Demo 99. Ile to może być warte? To ten, kto to podpisywał? To jest, nie no, to jest Ostrego, zobacz, z tyłu masz wytłoczone. To było dodawane do jego książki. Tak robią? Oj. Słucham? To tak, ten do żadnej okładki, bez no niczego. No bo to jest franczyza, Łukasz. To był gratis. Aha. Do książki, którą wydał 2019. Mówię, on 20, jest znany w całej Polsce. Nie pamiętam. Ta sieć. I co będziemy z tym robić? No a co? Zastaw się, a postaw się. A ile pieniążków? Kurczę, potrzebuję pakę. Jeszcze mam drugą kasetkę. Kazika. Kazika? Kazika. Pudle. El Dupa. Ile takie kasetki? To jest w ogóle zapakowane w folię. Kupić chyba, nie? Ty, ale ty jest popieprzony. Ten typ naprawdę wiedział, co robi. To nie jest tak, że on sobie to kiedyś kupił. Tylko on to kupił tego na koniec lat. Tamto z 99 roku, to nie wiem. Ty. To on ogarnia w sumie. Tak jak ludzie tam spekulowali, że on jest najbardziej ogarnięty, ale coś bierze. I to go niszczy. I to. W sumie to potwierdza tą teorię. Teraz nie? Teraz nie, no gdzie? No ale gra coś jest. No. No jest! Rokaszu no, nie, no ale to nie jest jedyny Lombard. Dużo sieci. Używana. No. Łącznie no, tych Lombardów w Polsce to jest. Ale można kupić. No można, a w folii koło, no będzie z 8-9 tych na pewno. No to 100 na są ulice, że jest kilka Lombardów na jednej. Pudle, a pudle. O, witam Black Blue, witam. 7000 płyt CD ma, winyli i kaset. Ta, no on się wydaje rzeczywiście taki najbardziej ogarnięty, ale kurde, no ta teoria się tutaj jakby skleja w całość, im więcej o nim oglądamy. Zobaczyłem, że to był projekt Kazika. Na jednej umowie to zrobić? Czy, no, czy chcesz dwie umowy po 50 zł? Chociaż nie. Myśmy zrobili
Na jednym... 70, a tu byśmy zrobili 30. No bez różnicy, jak chcesz. No właśnie, no jak to w odsetkach wyjdzie, lepiej osobno tak czy razem. Tak samo chyba, nie? No, ja nie wiem, ty jesteś majster. Ale jak na przykład będziesz chciał sobie odebrać jedną, przychodzisz, odbierasz sobie jedną, masz umowę na jeden ten. I to tam ryba. Co robię ci na dwóch? No to niech będzie. Będzie więcej autografów, więcej makulatury. To zrobić na jednej? Witam Black. No właśnie gadałem, że miałeś plan pojechać, ale kawał drogi to lipa. No ale fajnie by było tam podpytać o tych ludzi. A był jakiś odcinek, wyświetlał mi się, że mieli Q&A. No i tam można by też obejrzeć w sumie na streamku. Z godzinę to trwało. No obojętne mi to. Mi to z Joriba. O, coś potężnego zajechało. Coś tam zajechało, no. Mikrofali znicz zapalić. O. Oj, z pinceta to będzie. I to tutaj. Do nas? Mhm. W odwiedziny. Co ty gadasz, Bartek? A nie, pudło. Ubezpieczenie pewnie. Ale to ci się możliwe, jakoś naprawi z czasem? Ty, wezmę se to. Waszą kurczę tą. Wiesz. Potrzebuję zakładki. Witam, do topór. Książki, bo używam papieru. Co tam czytasz? Ty, powiem ci, że jak wyrzucałem na klopie śmieci, czytane. Kurczę, leżało parę książek. Mafia. O mafii sycylijskiej, nie? Ciekawa książka. Nigdy się tym tematem nie interesowałem. Ale spoko się to czyta. Trochę trudno, bo jest dużo rozbieżności. W sensie masz lata 40, 50, później powrót do 40, później 70. Tak 20 co stron ty gadasz, już babo, musisz się w głowie układać. Ja sobie tego nawet nie wyobrażam. Ale też wie. Lodówkę byś wziął na sen. 40 lat. A ile by to było, jakbyś chcesz sobie poczytać? No a jak? Chcesz, mogę ci ożenić, zobacz, 160 zł. No widziałem. Tylko na stare. No i super. Takich książek, które nie kupiliby w Lombardzie. Wątek Polski też to był przytoczony. Przyszli Polacy, nie? Jaką książkę głodni przeczytałem? Pistolet ja ostatnio, ja audiobooki wolę. Słucham Metro chleba znowu. I soli. Dobra. Zrobimy no, tylko zdjęcie. Foto. Bo chcę trylogię, a wcześniej tylko jedną i druga mnie odepchnęła. Szmatki Boskiej nie ma, nie? Nie ma, poszła. Witam, tak, Olo. Zrobimy, no nie? Pewnie będzie mniej papierologii. A czemu mówisz, się wzbraniałeś? Książkę malarza? Nie, o kurde, ty zobacz tu. No ja tu tam żadnych takich Facebooków, takich rzeczy nie mam i tak wiesz. Gracz. A to na PS3 już. No na PS3, no. To jest jakaś edycja limitowana pewnie, tak, co? 1000 zł gotik. Co tu jest w środku? Pamiętam, Rukasz. Mogę to wyciągnąć? No to jasne, jasne, to złożyć. PS3. A to taki pokrowiec na to jest. Aha. I tu jest gierka? Tak, na, w tym środkowym unboxie. Jakiś tam komiks jest, płyta tu chyba coś z muzyką, naklejki z Seratatata i takie tam rzeczy, nie? Kolekcjoner, no, no dlatego taka nazwa. Powiem ci, one odcinka tak wchodzą. I oklejenie nawet napada. Mhm. Kiedyś zagram w The Last of Us? Chyba, o, źle mówię, nie płyta z muzyką, tylko taki mini album, nie? Też słucham audiobooków, wtedy przesłuchałem trylogię z... Nie wiem, co to jest. Ale wiesz, co jest audiobook jaki dobry? Jak Wiedźmina nigdy nie czytałeś. Jest taki dobry audiobook, tylko niestety nie wszystko. Ale że tam aktorzy są i tak dalej. To się jakoś inaczej nazywa. Sarumbista. Mhm. A, słuchowisko. O, o fajne. To? Komiks. Komiks. Ile takie coś może być warte w sumie? The Last of Us ma z 10 lat pewnie, nie? Jak na PS3. To ile taka kolekcjonerka? Aha, 20 PSC. Ile to kosztuje? Powiem ci, różnie chodzą. Macho, czytałem kiedyś, ostatnio się słuchałem znowu. I tu kartonik po polsku. Kartonik tak, ale tam widziałem, że... No nie, no tam po angielsku. I tu masz tego dwie edycje są, bo właśnie są ta edycja, co tu jest, ta Ellie i masz drugą Joela, nie? Po kodzie nic nie ma. Wiedźmin fajny, książka, bardzo. Wystawiono przez Kuptera za 289 zł. Nie było ofert kupna. Na w 2017 to? Roku. Czekaj! 289, przecież on to drożej pewnie kupił. To taki w dupę kolekcjoner.
Baka 17, no tak, ale co z tego? Nikt tego w dupę nie kupi pewnie. A jak kupi, to pewnie taniej niż była cena, jak to się mówi? Cena wejściowa, no tak wiesz jak to, na premierę, jak to się tam mówi? No, do dupy, to taka inwestycja. Myślałem, że jak się już kupuje tą kolekcjonerkę, to jest trochę tak, wiesz, że to raczej rośnie. Chociaż też może zależy jaka kolekcjonerka, no bo wszystkie są limitowane, nie? Ale The Last of Us to niby znana gra bardzo. Tak samo jak ty masz, no? Nie wiem, że tam otwarte czy coś, ale to było w 2017 roku. No. Bo powiem Black, ci, Blue, na Allegro teraz, bo sprawdzałem, nie? Ale to tej edycji Eli nie ma, ale... Trzeba by zadzwonić, się zapytać, to tam gdzieś. Coś tam, w tych granicach, tak, nie? No. Czekaj, OLX. To też jakieś... Mają numer normalnie. Taki nietypowy towar. Ty rozumiesz, że wstawiłem, jak oglądamy to gówno z Gotika wysrane przez kogoś, kto miał niezłą sraczkę w żołądku, tam jakąś dziurę i wrzody? Rozumiesz to? I ktoś tego bronił w komentarzu, że to jest fajne. Rozumiesz to? Że przez takich ludzi potem srają do mordy fanom 20-letnim tej gry, a fani się jeszcze oblizują i mordę nadstawiają na kolejne gówno. Co się dzieje w tym świecie? Odpowiedz mi. Co się dzieje? A ile ty byś chciał za to? Nic tak. Tak realnie. 2,5 stówki. Mówisz, sprzedam to? Za więcej? Szczerze wydaje mi się, że tak. A jak ci się nie uda, jak następnym razem przyjdzie, to mnie pogonisz. Co ty gadasz, Pudini? Powiem ci, to nie będzie ostatni raz, nie? Mam 4 platynowe płytki w twarzy, 8... A, ty, okej. Okay. Ja pierdzielę. Tutaj jest w 2019 roku wystawiona przez Kuptera. Ale kiedy to było Mapbox w ogóle? I ten Joel? Joela, no. Joel. No. A dwie... Normalnie chłop powie, że mu się podoba i tyle i koniec tematu. No tak, tak wygląda obrona tych kolekcjonerki z Gothica, ale no to jest śmiech na sali, bo to jest kapitalizm. Musisz wiedzieć, co się dzieje na świecie, bo będą cię ładować w dupę, bo będzie większa marża, jak będziesz przymykał oko, jak ci srają do ryja. Rozumiesz to? Tu trzeba walczyć o swoje, a nie, że ci ktoś da złoto na tacy. Idziesz do tego twórcy z baseballem, oczywiście w GTA, i mówisz, robisz dobrą kolekcjonerkę, albo baseball zostanie użyty. Stare metody, tak? Widły i pochodnie. Oczywiście to wszystko się dzieje w grze. No to czekaj, zobaczymy co tam masz jeszcze. Okej. Okay. Chcę 50-200, a mówię to mówisz 250. No tak, ja prowadziłem supermarket, to wiem o czym mówię. Widziałeś jak traktuję pracowników. Rozumiesz, ale o klienta dbam. Dojdziemy do porozumienia. Ja z tym raczej już niedługo będzie Gym Simulator, to nowa biznes. Tamten upadł. Metal Gear Solid 4. Tutaj też, to jest grujeczka. Wyciągałeś to? Tak. Kompletne oczywiście, nie? Figurka. Może być więcej warta, nie? Bo jej nie widziałem, nie? No archiwum jest też, no. A tu jest też gierka. Tak, to zgodnie jest. No. To teraz, to niedawno było. Sprzedano w licytacji. 2022 rok. Czyli kto, 300 ktoś za to dał. To by nam chodziło podobnie jak to. Że też gdzieś 200 mógłbym ci dać. I w licytację wystawić i zobaczymy, nie? Coś takiego. Jasne. Figurka tego z Metal Gear, którejś tam części za 200 udaje, tak? Kurde, ile ty było na premierę warte widzowie? No na pewno mniej niż tak jak teraz, po 1000 chodzą te. No z gierką, tak. No w sumie macie rację, bo to z gierką kupił. Chcę odjąć gierkę. Te 200 zł w tamtych czasach za grę. No to ta, rzeczywiście. To w sumie źle na tym nie wychodzi niby. I to masz kolejno. Prawie na zero. No kurczę, skąd ty to masz? Kupowałeś to? Powiem ci... Rozumiem, jak babox. Się ma trochę nierówno pod sufitem, nie? I się zbiera takie tematy. Czyli kupowałeś to? Tak. Ja jakoś no, jak nowe wychodziło. Tak, no. No ale na pewno nieco dałeś, ile za to dałeś? Gość, co bronił kolekcjonerki z Gothica pewnie 1000 godzin w Lordsach. No, może tak być. I 1000 godzin na kołku też siedział. Było nowe, wychodziło. Powiem ci szczerze, żeby nie skłamać, myślę, że one chodziły tak koło 300, nie? Coś takiego. I za nowe tyle dałeś. No. 5 tych byś stracił nawet. Czekaj, ile on dał za to, mówi?
było nowe wychodziło. Powiem ci szczerze, żeby nie skłamać, myślę, że one chodziły tak koło 300, nie? Coś czyli takiego. Za nowe tyle dałeś. No. 5 dych byś stracił na 5 dych na tym traci. Jakbyś jeszcze chwilę poczekał, to może byś zarobił na tym. Powiem ci, ja już teraz robię takie wietrzenie magazynów, nie? Już mi się tyle tego nazbierało i to wszystko, wiesz, po szafach leży. Za dużo. I coś jest za 309 zł. 399 zł. Ultima.pl, nie wiem co to jest za stronka. W zestawie, wszystko jest. Do koszyka. Jaki sens sprzedawania kolekcjonerek w Lombardzie? Chyba jedyny jaki widzę to to, że on potrzebuje gotówki do ręki. Bo innego raczej nie ma. To teraz? Nowe? Chcesz nie kupić? Dostałem. Na teraz. No, nie, myślałem. No, 15 rok, nie? No to musisz sobie odpiąć z box, albo do góry daj to. Tak. Co Michu, teraz jest za darmo? Muszę odebrać. No i tu ma taką figurę. To przykleja taki glutek jest. Czekaj, a z czego to jest? On teraz otwiera. Co to jest? Przewróć, o. No i śmiało, wyciągaj. A, to się po prostu otwiera. No i masz figurkę, magnes, grę i tam chyba steelbooka jest. A tu gra jest w tym, co to jest? Gierka. Też jakaś. Aha, no, te metalowe. Jest, no. Tak, tak. Co to w dupę jest? No pokaż. Phantom Pain. Nie znam tej gry. Co to jest? Metal Gear? Aha. To jest jakieś DLC? Czy po prostu piąta część? Fioko łapa. A to też sobie stawiam. Terminator. Dokładnie. A ty zatrzymałeś wszystko w kartonie, no? No. Nie wyciągałeś. Aha, piąta część. Czy magnesik, żeby to sobie stało? Nie, to taki na lodówkę. A. No, ze znaczkiem. Co ty tam robisz w tupę? Przysięgam, że mnie tam nie było. Odcinek ze mną. Pieska. No dobra. Ile za to wisiał? Na ile proponujesz? No nie wiem. Nie ma cen. Wiesz, ciężko jest się odnieść teraz. To nie? Milion. No, właśnie to jest właśnie taki problem, nie? Nie? No. Metal Gear Solid 3, 4, tak? Mm-hmm. Edycja kolekcjonerska. Nie ma, to też jakoś było, ale... Na Legio wyskakują... To nie było mnie tam sakata, przysięgam. No. Nie biorę tego tak pod uwagę. Za ile? Takie kosmiczne pod 1000. Widzę tu jakaś tam 1900 coś jest. Nie biorę tego tak pod uwagę, bo... Ja właśnie też to wiem o co chodzi. 1500, nie bierzmy tego pod uwagę. Nie ma tego pudełka, tak samego pudełka. Nawet w archiwum. Nie wiem co mam ci za to dać. Naprawdę. Ten magnesik widzę tu jest tak o przypięty przyłożony. Tak, bo on był przypięty do tej właśnie. A okej, okay, Samil, to nie? Gówno. Jak to było wszystko w folii, nie? eBay coś jest. $266. Tyle jest na tym. Na eBayu w przeliczeniu 776. Ponad 1000 zł. 776 zł wychodzi? Aha. Co? No, można tak. $260 to jest 700 cen gada. Ponad 1000 zł. Jak on to... Co? Jak to było? To było tak po długości? Tak, bo to jest na tych rzepach, bo to wiesz jak to w folii było, nie? No to się trzymało jakoś w miarę sensownie. A plus 2, 6. Kurczę, nie mam powiedzieć, że mogę ci za to dać. I powiedz jakąś cenę. Za zafoliowane. Tak samo. Jak takie nie do wyceny, no to tak zróbmy, no to. Mówisz, że zarobię na tym. 205. Boże! Naprawdę, nie wiem, jemu się pali w domu? Ja bym to najpierw wystawił za 800 na test, a nie schodziłoby, bym schodził. Po co to sprzedawać za 250? Jest dowód, że to ktoś za 1000 sprzedał, ktoś tam wystawiał za 1500. Po co to sprzedawać? To jest teraz na OLX za 700? A to Odrich z Lombardu? Weź zobacz, kto sprzedaje. Pójdzie. Myślę, że tak. I powiem ci tak, ja bym... Sok pomidorowy lubię i jest też taki warzywny sok z Biedronki. Nie, już go chyba nie ma, ale kiedyś był, też był dobry. Na Allegro wszystko puszczał, nie? Tylko się ostatnio skapnąłem, że mi Allegro zablokowali, nie? Z tego względu, no dobry że jest. Jakiś był szał, że jakiś w PU trzeba było coś do wody pokazywać czy coś, że trzeba było sobie dane i jeszcze parę taki, jakbyś był zainteresowany. Sok bananowy. Okazało, ja tego wiesz, dowodu nie pokazałem. I mam zablokowaną sprzedaż. No ale to jakoś idzie pewnie odblokowane. Nie, i do supportu się pisałem, to mi odpisali, że nie ma możliwości, mogę sobie po prostu nowe konto założyć. No, a nie wiem, stwierdziłem, że mi się nie chce z tym aż tak bujać, więc...
Jakiś chyba bezlusterkowy. Nie wiem, po co on to daje. A czekaj, to jest obiektyw, czy co teraz? Nie wiem, po co on daje te kolekcjonerki. Takie nie do wyceny, no to tak zróbmy, no to. Mówisz, że zaraz nie, to jest pójdzie. Aparat. Myślę, że tak. I powiem ci tak, ja bym to na Allegro wszystko puszczał, nie? Tylko się ostatnio Nektarmana, nowy dobry, tak. Zablokowali, nie? Ale słodki, z względu, nie? Że ale jakiś dobry. Był szałc, że jakiś w PU trzeba było coś do wody pokazywać, czy coś. Że trzeba było sobie dane i jeszcze aparat taki, jakbyś był zainteresowany. I się okazało, że tego mają, że z dowodu nie pokazałem. I mam zablokowaną sprzedaż. No ale to jakoś idzie pewnie odblokowane. Nie, i do supportu właśnie pisałem. To mi odpisali, że nie ma możliwości, mogę sobie po prostu nowe konto założyć. Mhm. No, a to tak stwierdziłem, że nie mi się nie chce z tym aż tak bujać, więc... Jakiś chyba bezlusterkowy już jest, nie? Mhm. Tu masz dwie baterie, ja byłem w Dino ostatnio, bo na wsi jest zawsze Dino, ale to taki dziwny ten Dino. Tak go rzadko widzę. Taki nietypowy ten market. Inny niż... wszystkie. I kartę pamięci też mam chyba 32 z tych szybszych. No, nie? Kartę pamięci to. No, to tam groszowe tematy. Taki bardziej się wydaje. To jest pudełeczko takie jakby jak aparat, tak? Cofnięty tak. W czasie trochę. Wiesz o co mi chodzi. Używany. Nowy około trójki. Te Dino. Nie, 2787. Nowego nowy. Już raczej nie dostaniesz, bo to. Znaczy teraz... na Allegro widzę, aha, że jakieś jeszcze są, nie? Aha. Bo tak sklepy to nie, bo nowe modele pewnie tak, pochodziły, no to już nie? Chyba już trzecia generacja, znaczy szósta generacja. No ja na wsi trzecia, byłem, nie? Ja na wsi byłem, to był ten Dino, no mówię właśnie. No, 1299, jak to wizualnie wygląda? No, Dino to jest to. A nie, igła. Igła? Gdzie on jest? No tutaj masz ty, policję. Tak, LJ, zgadzam się. On nagrywa w 4K? Nie. Nie. HD chyba tylko. HD, no, full HD. No właśnie. No właśnie. Na wyświetlaczu masz folijkę. Jak chcesz, możesz zerwać. Ile, ile on za to? 500 zł uda? I tu jest jeden ten mankament. No, za trzaski. Za trzaski. Coca-Cola w Dino 10 zł kosztuje? Z internetem ani Wi-Fi też chyba nie ma nic, nie? Wi-Fi mam, bo wiem, że się z nim przez telefon łączyłem, nie? A możesz. Tak, że ściągałem sobie zdjęcia na telefon z niego, nie? To chociaż tyle. Lampę musisz manualnie wyciągnąć. Przecież kablem się da. Tu masz finderka, wyciągasz. Aha. A lampę jak? No tu chyba właśnie. Wyjął, to nie jest to? Nie musi wyskoczyć. Ty? Czekaj, chodź, pokaż mi. Co to jest, co on wyjął? Gomu, o, tu no. Jest! A to co to jest to, co on wyjął tu? Co to było? Witam. Lampa jak? Kurczę, no fajny, fajna cyfrówka, taki wiesz, malutki. Drogi dosyć, ale ciężko może być to teraz sprzedać, wiesz, tak w dobrych pieniądzach. No czemu? Wakacje są, ludzie będą szukać pewnie. Czemu ciężko? Tak. 5 stówek. Tyle dajesz? Myślę, że da. No i git. To za dużo? Czaję, 1300 nie. Używany mówił, tak? Nie. Powiem ci, że ja go też trochę go używałem, nie? Ale już też dłuższy czas leży w szafie, nie? Jak się może komuś przyboić? On mówił używany 1300 w stanie idealnym. Ten wygląda git 500. Sprzedadzą za 900 pewnie od ręki. Ty no. Kurde. Wiesz, zczochrany czy coś, nie? No to ogólnie spoko jest aparacik. No. Szkoda, że nie ma tego 4K, ale myślę, że 500 mogę ci zrobić. No i pasuje. To jakby to nam wychodziło. Jaki ma mankament, ten mówił? Po 250 mówiliśmy, nie? 1250. Tyle by wychodziło. Powinno na licytacjach pójść, nie? Dobra, dopiszemy. Biznes is business. Tak serio, no byłbym zdziwiony, nie? Jakby, znaczy zdziwiony, no to już nie bywa, nie? No nie ma tego dostępnego, to no. Może No. Zobaczymy. No, będę miał chwilę czasu, też wiesz, te szafy trochę po. Ale masz jakieś ciekawe jeszcze rzeczy? Takie? No, coś by się jeszcze znalazło, ci powiem, nie? Coś by się znalazło. Fajny odcinek. Słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!